Może ją objadę i wtedy. O, właśnie, o, właśnie, o, właśnie. Pff. Dzień dobry, czogiści, czogistki! Ja jestem Multi tym razem przedstawię Wam kilka najdroższych czołgów do grania w World of Tanks. Będą to pojazdy, które mogą doprowadzić Was do bankructwa, więc trzeba z nimi uważać. I na wstępie chcę zaznaczyć, że podobny temat omawiał kiedyś Quickie Baby, ale od tej pory wyniki się zmieniły. I my również będziemy mieli nieco inną koncepcję, ponieważ, co logiczne, prawie zawsze najdroższe do gry będą dychy, więc, aby się nie powtarzać, będę pokazywał maksymalnie jeden pojazd z danego tieru. Mam nadzieję, że to zapewni nam różnorodność i teraz przechodzimy już do pierwszego pojazdu. Najdroższym czołgiem w eksploatacji, podkreślam, nie tylko na dziesiątym tierze, ale i w całej grze, jest, moi drodzy, radziecki obiekt 279 Early, pojazd, którym... Tracimy za bitwę około 40 tysięcy kredytów, i to wynika z tego, że moi drodzy, kiedy już gracze wykonają misje osobiste, to chcą się nacieszyć potęgą tej konstrukcji, i wtedy grają na full goldzie, grają na dużych zestawach z wyposażeniem, które jest topowe, choć to, wiadomo, nie kosztuje może kredytów za bitwę, to i tak warto było to powiedzieć. Więc, no wiadomo, gracze chcą mieć w tym czołgu wszystko co najlepsze, aby jak najbardziej nim wymiatać, więc no dlatego też ten rachunek za bitwę potem jest tak duży co jeszcze można tutaj wspomnieć to z dziesiątych tierów bardzo kosztowne jest także granie Karo. no bo ma magazynek, wiadomo, że magazynki y, często wykorzystywane też na Goldzie również generują ogromne straty jest także wysoko w rankingu szybkostrzelny T95E6 Obiekt 260, potem jest Chieftain no to są takie pojazdy, które na dziesiątym tierze generują największe straty ale, że, bola, jest to w sumie, jestem trochę zdziwiony, bo myślałem, że będzie to właśnie bardziej jakiś magazynek typu, właśnie, Karo. No, ale Karo niewiele brakuje, aby być też na miejscu pierwszym. No i yy, tutaj, jako że sobie idziemy, to mogę Was zapytać jeszcze, czy macie jakieś fajne pomysły jeszcze na inne odcinki, na przykład serii Top 5? Jeśli tak, to piście śmiało w komentarzach, na pewno będę brał je pod uwagę. Przy tworzeniu kolejnych odcinków obiecuję Wam niedługo odcinek serii Top 5 najgorszych linii na start, ale to wiadomo, jest coś, co już deklarowałem ostatnio. Ostatnio nagrałem Top 5 najlepszych linii, teraz będą najgorsze, <grych> więc będzie taka różnorodność. Chciałem zrobić coś pomiędzy tymi odcinkami, nie, doty nie dotyczącego tematu linii. Muszę Wam powiedzieć, że ta kobra mnie zaczyna denerwować. Tak się tutaj rzuciłem, za nią, gonię ją, gonię, kurde, ona tylko spierniczy jeszcze Leopard strzela, kurde. Naprawdę rywale tutaj mają pokaźne siły, a ja sam, hmm, chyba będę w stanie zaraz znaleźć bicie na Udesa. O, o, o. o, o, Lekkie problemy z opuszczaniem, ale jest git jest git, damy radę tego Udesa pokarać. On mi chyba nie przebije, no właśnie. On po pierwsze nie ma za dużo penetracji i też jestem na podbiciu. To jest najważniejsze. Kiedy gramy Ebolą, żeby tak. Fajnie się ustawić i można klepać te uszkodzenia, klepać. Sam oczywiście no, nie jestem gorszy, więc też nie będę ukrywał, gram tutaj na tylko praktycznie kumulach, tylko na dużych zestawach. Nie chciałem tutaj robić jakiegoś takiego sztucznego wrażenia, że o, teraz to ja zdejmę, bo no, kiedy gram tym czołgiem, sam też chcę mieć ten komfort, chcę móc, móc robić te wyniki fajne, więc byłoby to dziwne, gdybym nagle... Pokazywał małe zestawy, kiedy tak praktycznie nikt tym czołgiem nie gra. Byłoby to chyba y, słabe, tak mi się wydaje. VZ. No... Zdjęty. Tutaj musiałem się chwilę namęczyć, żeby złapać go w odpowiednim miejscu, ale jak już stanął, to nie był to wielki problem. Bitewka wygląda na to, że będzie błyskawicznie wygrana. Tempo ekspresowe 12 do 2. Może to być po części zasługa moja, bo tam troszeczkę odważnie cisnąłem, ale nie do końca tylko. Po prostu mam nie tylko dobry czołg, ale i dobrą drużynę, więc to bym tutaj podkreślił. Trafił się fajny teamek. No, nawet trochę może za fajny, bo wszystko mi zabierają i tylko, kurde, zwiedza mapę. Więc został ostatni opar, zaraz nasi go zniszczą i będę chciał wam pokazać, ile za taką bitwę straciłem. Może tutaj nawet je ja zapłacę... Za to wszystko nieco więcej. I tak to wygląda, dostaliśmy 108 tysięcy srebra, ale podkreślam, 50 tysięcy pochodzi z misji, także realnie na pewno musiałbym dopłacić do interesu, to jest fart, że wyszliśmy na czysto, także to była ebola, przechodzimy do kolejnego pojazdu. I teraz czeka nas coś nietypowego, ponieważ jest to wycieczka na tier trzeci. Mamy tutaj pojazd, który jest również bardzo drogi w eksploatacji i jest to Panzer 2 J. Pojazd, który, moi drodzy, potrafi sprawić, że zabolicie za bitwę kilkadziesiąt dobrych tysięcy, średnio jest to niecałe 38 koła, także naprawdę bardzo dużo, porównywalnie, kurde, z takimi dychami. I to wynika z tego, że gracze tym grają bardzo często nie na pociskach podstawowych, tylko prawie zawsze na pociskach goldowych, które strzelają o tak, jak tutaj widać. I każdy ten pocisk, który oddałem, kosztował 400 srebra. Tak jest. Każdy ten goldowy kosztuje 400 srebra, więc można sobie wyobrazić, że jak tak strzelasz, to naprawdę potrafisz zabulić potem fortunę. Ja pamiętam, że chyba najwięcej zapłaciłem 150 tysięcy za samą amunicję, amunicję, a nawet nie mówię o zestawach typu duży, yy, zestaw naprawczy, duża apteczka. Kiedyś, jak można było mieć jeszcze na przykład racje bojowe, to by dochodziło wam do eksploatacji jeszcze kolejne 20 tysięcy. No ale teraz na takich niskich tierach nie można mieć pełnego wyposażenia, czyli nie ma trzech SLOT, tylko są dwa na tierze I nie macie właśnie pełnego materiałów wyposażenia, bo też chcieli to uprościć, żeby ci gracze lepsi nie mieli takiej przewagi, takiej dominacji. No ale i tak, jeśli ktoś ma pancera 2J, zabolił za niego 400, bo ten czołg tak naprawdę kosztuje. No prawie zawsze 400 zł, jeśli... Nie patrzymy na złoto, które jest dołączone do zestawu, ale żeby go kupić, najczęściej trzeba kupić tam kilkadziesiąt tysięcy złota, i ten czołg dopiero dostajesz. Więc jest to tak pięknie połączone, aby gracz, nawet jak Golda nie chce, to za ten czołg musi zapłacić po prostu prawdziwą fortunę. Jak na grę, prawda? Grę, która w teorii jest darmowa. Więc warto to wszystko moi drodzy wiedzieć. Tarta. Bombarduje moją walentynkę, no niestety tutaj jej roz nie jest taki przyjemny. Mam w ogóle kupę szczęścia, że na tych tierach spotkałem słuchajcie dwójki, trójki, bo no wiadomo, że ten pojazd może wyrzucić wyżej i wtedy on już taki mocny nie jest. Tutaj ten pancerz na pewno daje o sobie znać, bo w sumie w tym czołgu nie chodzi o to działo, tylko bardziej o ten pancerz. Choć nie jest go łatwo pokazać, kiedy jestem ostrzeliwany przez to su i muszę uważać bosu, no to przebije mnie tak czy siak. A Sahariana ma w miarę dobre działo, więc też muszę na niego brać tutaj poprawki. I zobaczcie, sam go nie mogę przebić na goldzie. I dlatego to nie jest tak, że ludzie tym czołgiem walą z pocisków. O, nie zniszczyłem go. Goldowych, bo nie wiem, chcą mieć tylko przewagę, ale też bardziej dlatego, że tym czołgiem nie za bardzo się dagrać na zwykłych. Te zwykłe są tutaj po prostu bardzo słabe. Zobaczcie, jaki macie wzrost penetracji, to też jest y, nietypowe. Zwykły pocisk ma 23 goldowe, ma 46, macie dwa razy więcej penetracji, kiedy zlodujecie pociski drogie APCR, więc no to jest nieprawdopodobny wzrost, jeśli patrzymy na wzrost procentowy, prawda? Bo ktoś może powiedzieć, o na dychach to jest wzrost o kurde 70 na przykład, ale tutaj macie 100% więcej, więc typowy pay to żeby grać nie tylko kupił czołg za 400, ale jeszcze kurka potem zapłacił Yy, kilkaset tysięcy za granie tym srebra. Dość ciężka ta walka jest yy, z tymi rywalami. To wynika z tego, że PZS 35 ma świetny pancerz i po prostu nie jest łatwo go ruszyć. T-29 ma mocne działo, ale na szczęście na razie nie trafia, więc w miarę się tutaj przebijamy i dostajemy powoli do bazy nieprzyjaciela. Mam nadzieję, że z nim wygram, no on musiałby tutaj jakoś mnie jakoś przebić od boku może. Wtedy by mu się to fajnie udało, ewentualnie Arta mogłaby mu pomóc, ale na razie dinga się bardzo, bardzo ładnie, więc wygląda to ładnie i wygrywamy z tym graczem przy pomocy M2 Lighta, tam dziękuję mu, napiszę mu thank you, ale czekaj jeszcze chwilę. dobra, jeszcze musi poczekać chwilę, bo mamy cel, a ta jedynka nie ma za bardzo pancerza, tylko to jest dlatego działa już trochę za daleko i tutaj już ta skuteczność pozostawia bardzo dużo do życzenia, jak sami widzicie... Te strzały są bardzo nieudane. Mi się wydaje, że za tę bitwę zapłacę dużo więcej niż za bitwę ebolą, bo w bitwie ebolą był taki plus, że ja byłem w miarę skuteczny, a tutaj zobaczcie, ja tak strzelam na kilkaset metrów i to raz na jakiś czas tylko trafię, więc można sobie wyobrazić, ile trzeba będzie potem za takie coś zapłacić. Szczególnie jak tak grać. O, no. Coś tam trafiam, ale jak sobie bym policzył na swoim koncie, ile płacę, to by, moi drodzy, było po odcinku. Na tym czołgu, by się kończył odcinek, już by nie było dalszych bitew. O! Jak się już da ładnie przymierzyć, to ten magazynek jest w miarę skuteczny, ale trzeba mieć w miarę małą odległość. Czy będzie tysiąc uszkodzeń? No chyba. Da radę. Jest. Przebiliśmy tysiaka w 1011, dwa fraki. Więc zobaczyliście tutaj na pewno jakość pancera 2J, choć można mieć pretensję, że to działo było średnio skuteczne. Zobaczcie jeszcze. Jak to będzie z kasią, kurde? Powiem szczerze, boję się, dostałem tylko 31 tysięcy kaski i, moi drodzy, uwaga, raport. 168 kredytów za naprawę, 130 tysięcy za amunicję, 20 tysięcy materiały eksploatacyjne na minus 117 kafli. No naprawdę, granie tym tanie nie jest, dlatego tym czołgiem można grać tylko raz na jakiś czas, bo inaczej jest się po prostu w dupie. No dobra, to był Panzer 2J. Moim zdaniem, to w sumie on powinien mieć status najdroższego czołgu w użyciu, no ale wiadomo, nie każdy gra nim tak bogato jak ja tutaj zagrałem. Teraz przechodzimy do kolejnej konstrukcji. Mamy już zaliczony Tier 10, mamy już zaliczony Tier 3. Teraz, moi drodzy, mamy najdroższy w eksploatacji Tier 8. Jest to T95E2. Pojazd, który dla wielu graczy może być obcy. Jest to moi drodzy konstrukcja, której nie da się obecnie zdobyć, ona była kiedyś dostępna za program rekrutacyjny, jeśli jako dowódca Udało wam się kogoś ściągnąć do gry, kto troszeczkę pograł, to właśnie dostawało się ten czołg. Obecnie są dużo ciekawsze nagrody na szczęście, więc nie powinniście żałować, choć pojazd wiadomo jest bardzo rzadki. Ja go, powiem szczerze, mam na swoim koncie, też mam go tutaj na koncie CC. No i dlaczego on taki jest drogi w używaniu? Dlatego moi drodzy, że gracze nim grają bardzo, bardzo na goldzie, na pociskach kumulacyjnych, bo pociski zwykłe są bardzo słabe. I to co jest w tym czołgu dziwne, Wargaming wtedy nie chciało dawać graczom za darmo premki. Co to znaczy? Ten pojazd ma status specjalnego, jest to ósmy tier ze statusem specjalnego, czyli nie ma bonusu do kasiory. Tak jak dają teraz za program rekrutacyjny jakieś czołgi, może niewybitne, ale z bonusem. Ten takiego bonusu po prostu nie ma. Może tylko przerzucać sobie załogę z czołgu drzewkowego, ma szybsze szkolenie załogi, ale bonusu do kasiory nie ma i to jest... Gwóźdź do trumny dla tej konstrukcji Dlatego też nie opłaca się tym grać I no też nie oszukujmy się Pojazd ten jest bardzo słaby Co prawda strzela często, ale za mało Poza 240 I wiadomo, no jeśli chce się tym czołgiem robić coś więcej To trzeba przełączyć na Golda Który jest dużo potężniejszy Ale też generuje potem takie Imponujące koszty Jest to średnio 20 tysięcy ponad kasiory W plecy no to wiadomo, nie fajnie, 20 tysięcy w plecy. Ja tutaj staram się grać w miarę oszczędnie, ale mam też ten komfort, że to jest dobre losowanie, więc wiadomo, jak masz dobre losowanie, no to nie potrzeba tutaj golda, akurat nie jest on potrzebny na SU-130p. Wiadomo, że jakby było coś lepiej, opancerzonego nie miałbym wyboru. Trochę mi wiał sojusznik tutaj w pressingu pod lufę. Ale dobra, nic się nie dzieje. Ciśniemy. Dalej bitwa chyba też będzie ekspresować 7 do zera. Kurde, dzisiaj same przejażdżki są robione. W sumie jest weekend, jest sobota, więc ciężko się dziwić, że takie bitwy mają miejsce. Weekend to jest chyba najgorszy okres pod takie właśnie długie walki. One zwykle są super szybkie, więc mi się ciężko markuje w weekend jakieś czołgi. Najlepiej jednak w dni powszednie, w środku tygodnia. Miałem spota i to może wynikać z tego, że tam event był w krzakach gdzieś. Nie zdziwiłbym się, ale żeby nie bawić się kurde w tak, to even mnie zobaczył. To on z E7 sektora. Żeby się nie bawić tutaj chowanego, ja po prostu ignoruję go i jadę już po te buraski, które mogą się nie spodziewać mojego tutaj zaangażowania. A ja tutaj jestem na nie gotowy i zrobię im lekką krzywdę. Taki jestem zły, taki jestem okropny. Defendera będzie ciężko przebić, to jestem świadomy tego. Więc tutaj postrzelę w buraskę ewentualnie. Nie, dobra, już teraz. Nawet przed strzałem. Bo go nie będzie. Ładujemy pociski komulacyjne na Defenderka. Pokażę Wam je chociaż częściowo. Bo chyba jeszcze ich nie użyłem w tej rundzie. <laughs> no to je pokazałem. Kurka woda poleciało pod jego kadłubem. Może teraz. O, weszło. Fajnie. Czołg może wydawać się w tej bitwie wcale nie taki zły. Ale też pamiętajcie, że to wynika z tego, że mamy tą dominację drużyny i. No, tutaj nie miałem nawet za bardzo jak pokazać czołku. Sama skuteczność chyba wygląda źle i to jest prawda, tutaj skuteczności za bardzo nie ma. A damage na strzał też nie jest jakiś wybitny, tak. Najbardziej przychodzi mi te porównanie yy, tego czołgu z TL1 LPC. Nie wiem, czy kojarzycie go, to jest taka premka, która jest całkiem spokojna, jest dużo lepsza od tego i ona, no wiadomo, ma bonus do zarabiania. Kurde. Naprawdę no tak mi wjeżdżacie w celownik, panowie, no to jest tak wkurzające. Człowiek chciałby też coś zrobić, a wy tylko, kurde, o sobie myślicie, tylko o sobie i mi wpakują się raz w lufę drugi raz. Ach. No, coś tam zrobiliśmy. Dwa i pół, ale mogło być trzy, gdyby nie dwukrotne wjechanie teammate'ów. Także nawet, nawet tym ciągiem poszło, nawet nawet w ogóle tak na razie idzie przyzwoicie, aż jestem zdziwiony tym faktem, myślałem, że będzie katastrofa. Zobaczymy, jak będzie z wynikiem. Okazuje się, że daliśmy jeden strzał na ślepo, dlatego mamy prawie 2800 uszkodzeń. Ale to i tak jest nieistotne, ponieważ wasz wzrok powinien być skupiony na tym. Kaska to tylko 36000. To wynika z tego, że właśnie nie ma bonusu do srebra i nawet grając w miarę oszczędnie na większości małych materiałach, wychodzę 4000 na minus. To jest tragedia i to pokazuje, że ten czołg jest totalnie bez sensu. Powinno musi po prostu nadać status pojazdu premium. To byłoby najrozsądniejsze, tego bym chciał od Wargaming. No ale raczej mają temat tego czołgu gdzieś, bo też w miarę mało osób go posiada, prawda? Tylko nieliczni starsi już gracze, weterani tej gry. Także to był T95 E2. Przechodzimy teraz do kolejnej konstrukcji. Jest to moi drodzy najdroższy pojazd do gry na dziewiątym tierze, czyli brytyjska Cobra. Pojazd, którym tracimy średnio ponad 16 tysięcy srebra za bitwę i to wynika z tego, że pojazd ten nie ma bonusu do zarabiania, a jednocześnie ma bardzo, bardzo drogie pociski pociski hash, czyli tutaj one mają większe uszkodzenie, ale mniej penetracji, i to się oczywiście jeszcze łączy z magazynkiem, który ten pojazd posiada. Także jeden pocisk kosztuje 4400 srebra, i do tego, wiadomo, mnożymy to przez 4 strzały z magazynka i wychodzi nam 17600. Bardzo, bardzo nieciekawie. Przypuszczam, że nawet ten pojazd mógłby generować jeszcze większe straty, gdyby nie fakt, że ograniczono mu dość mocno ilość pocisków takich ogólnych. Bo, gdyby nie to, to pojazd ten jeszcze więcej wychodziłby na minus, ale to nie zmienia faktu, że już teraz jest bardzo drogi w eksploatacji. Ja często powtarzam, że widzowie, jeśli chcecie kupić kobre, spoko, jest to fantastyczny pojazd, bardzo mocny, co teraz zresztą widać kurka wodna, Ale trzeba mieć hajs na koncie, żeby tym grać. Jeśli planujecie tym grać, moi drodzy, bez racji bojowych, jak ja tutaj gram z to macie jeszcze większy celownik. Jak planujecie grać na zwykłym wyposażeniu, to, to też nie daje fajnych efektów, dopiero taka gra jak ja tutaj mam mniej więcej, duże zestawy i tak dalej, to dopiero sprawia, że jest tą kobrą w miarę przyjemnie. I ona trafia, bo no jeśli tym czołgiem nie trafiasz, no to w sumie no, nie ma mocy, no. Wszystko w tym czołgu rozchodzi się o przebijanie, o trafianie, a wartość czasu celowania i ym, celność no jest taka sobie, no. To jest to jest delikatnie powiedziane, takie sobie. To jest bardzo, bardzo słaba rzecz w tym pojeździe. Nie wiem, czy uda nam się przebić tą bezetę, widzowie. Powiem Wam, że to może być lekki problem. Ona strzeliła, ale czy ja będę w stanie cię przebijać? Zobaczcie, pomarańczowo. Może ją objadę. Może ją objadę i wtedy. O, właśnie. O, właśnie. O, właśnie. O, właśnie. No nie, no. To chyba była najfajniejsza akcja w całym tym odcinku. Ja tak uwielbiam kobrę. Ja zawsze to powtarzam, to jest najlepszy czołg za przepustkę, za żetony dla mnie. Najlepszy. Najdroższy, ale w eksploatacji, ale najlepszy. No nie ma nic, co daje ci taki fan. To, co ten pojazd odróżnia od godzili czy lodówki, które też dają fan, to jest to, że grając tym, nie ładujesz. Y nie wiem, 20 sekund i masz kalafior. Tutaj masz najczęściej tak małe odległości, że da się tą skuteczność utrzymać na fajnym poziomie. I masz tutaj tak naprawdę większą siłę ognia nawet niż lodówka czy, czy godzina, bo magazynkiem tutaj mają zrobić około 2000, a lodówka, wiadomo, raczej 1750 średnio, więc to też jest istotne, co nie? I zobaczymy, czy uda się jeszcze coś w tej bitwie zrobić fajnego. Mam nadzieję, że tak. Ja już tutaj mocno ryzykuję. Mocno ryzykuję, ady, środkiem, jak taki można powiedzieć, paś. Ale wiem o tym, że jeśli nie zaryzykuję, to mogę już w tej bitwie nie nacieszyć się z wami żadnym sensownym strzałem. Oho. Ok. Dobra. Mamy Leoparda z lewej. Czy ja w niego mogę strzelić? Czy ja mogę w niego coś tutaj huknąć? Nie, dobra, ładuję. Nie ma sensu, bo to jest końcówka bitwy. Może jeszcze przeładuję, jak... Kurde, kanon z prawej był. Ach, to trochę boli, ale no trudno. Kobra ładuje bardzo długo, więc nie jest łatwo tym pojazdem w tych końcowych fazach bitwy zrobić szybkie przesadowanie, ale no nie ma wyjścia. Muszę próbować. Muszę próbować, będę starał się ją odstraszyć, żeby ona nie wychylała się. I wiecie, wyjedziemy na nią wtedy i taki cały magazynek, to może być coś pięknego, tylko żeby ona nie wyjechała, albo żeby strzeliła, o no i się pcha, no i, no i co za paść, no co za paść, kurde, no po co wychylasz, przecież wszyscy mierzą, trzeba poczekać na mnie, kurde, trzeba było, trzeba było, ja bym, zobacz, był milszy, ja bym tak ci nie zrobił, o, ja bym ci strzelił za 70, czy coś takiego. Szarwotur wyjedzie, nie mam pojęcia. O, wyjeżdżę, dobra, raz. I dwa. OK. Mamy jeden pocisk. Mm. No, trzeba to zrobić idealnie widzowie. To musi być perfekto, perfekto. Dobra, jest git. I taran. Wypycham go pod naszych. Macie bicie panowie? Tylko, żeby on mnie nie zabił! Halo! Fajnie by było, jakby on mnie nie zabił. Pomoże ktoś. Tam jest KPZ, ale nie wiem czy on ma przestrzał. Staram się go wypchnąć jakoś, ale jest dość mądry. Eee! Oh, kurde! Spróbuję się rozpędzić i staranować o niego. On się pewnie cieszy, kurde! Nie może mnie przebić ranem, patrzcie. Siup! O! Oh, 50. To wygląda jak wyciąg, kurde, bez pocisków, no ale trochę tak jest. Pociski już częściowo, zobaczcie, wystrzelone. Dużo nie zostało. 5300 uszkodzeń, 5 fragów. No, przednia zabawa, dlatego też uwielbiam grać. Cobron to jest super fan. Także moi drodzy, zobaczyliście kilka bardzo drogich w użytkowaniu maszyn. Były różne tiery, aby było ciekawi. Mam nadzieję, że taka koncepcja Wam się podobała niż tylko pokazywanie dyszek. No i na koniec, jeszcze zobaczymy raport szczegółowy, czyli tak. Dostaliśmy 73 tysiące srebra. Wiadomo, tutaj nie ma bonusu do zarobków, absolutnie. I na minus 22 tysiące, bo za municję 66 tysięcy. Ważne jest to, że jak już trafiałem. To przebijałem i robiłem bardzo dużo, więc to też trochę nas broniło, prawda? W tych wszystkich rundach. No i dlatego wiecie już, że tymi pojazdami, jak planujecie grać, to lepiej wcześniej pograć premkami. To jest moja sugestia. Zanim pójdziecie na bitwę pancerem 2J, Cobra czy, czy R. Po prostu wcześniej pograjcie premkami, żeby nie odczuć tego potem i nie być zdziwionym, że kurde, miałem kaskę, a teraz już. Nie mam. Mam nadzieję, że taki materiał was zainteresował. Piszcie proszę swoje propozycje na kolejne odcinki fajne i życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia. Pa pa.